Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym sobotnim dniu 25 lipca 2020 roku. Swoje powitanie pragnę zamknąć hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień. Są to słowa wyjęte z księgi Przypowieści króla Salomona, gdzie w 11 rozdziale 19 wierszu czytam: kto trwa mocno w sprawiedliwości, żyć będzie, lecz kto ugania się za złem, umrze. Drugie hasło dnia to słowa wyjęte z Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie w 5 rozdziale 6 wierszu czytam: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Słowo sprawiedliwość było i jest różnie interpretowane i wyjaśniane. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że każdy z nas ma swoją własną definicję sprawiedliwości. I nie mnie oceniać, czy jest ona właściwa, czy też nie. Ale wydaje się, że najlepszą weryfikacją, albo jak to woli, sprawdzianem naszej sprawiedliwości jest nasze codzienne życie. Może ta teza zabrzmiała dość dziwnie i nietypowo, ale wydaje mi się, że jest to prawda, która stoi w zupełnej zgodzie ze zwiastowaniem i nauczaniem Pana Jezusa. Przecież to On w czasie swojej ziemskiej wędrówki powiedział: po owocach poznacie ich. A jakie są owoce Twojej, mojej chrześcijańskiej sprawiedliwości? Dziś starotestamentowy, mądry król Salomon zwraca uwagę na bardzo istotny fakt, na bardzo istotny szczegół. Sprawiedliwość Boża nie jest dopasowywaną do ludzkiego stylu życia. Ona nie jest żadną woalką zasłaniającą ludzkie czyny. Ta sprawiedliwość stroni od zła. Cóż to oznacza? To znaczy, że człowiek wiary nie jest nastawiony konsumpcyjnie do życia. Sprawiedliwość Boża zachęca, pcha człowieka do czynu miłości i dobroci. Salomon bardzo wyraźnie mówi, że ten, kto ugania się za złem albo rezygnuje z życia pełnego Boga, umrze. I wydaje się, że te słowa korelują ze słowami apostoła, który powiada: kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. A przecież apostoł Paweł powiada: zapłatą za grzech jest śmierć. Chrześcijanin jest osobą łaknącą, pragnącą sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości. I to pragnienie wzmaga się w życiu chrześcijanina poprzez głód Bożego Słowa, poprzez codzienną lekturę Bożego Słowa. Dlaczego? Bo Boże Słowo jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, uwaga, do wychowywania w sprawiedliwości. I tylko żyjąc Bożym Słowem możemy zostać nasyceni sprawiedliwością, Bożą sprawiedliwością, za którą tęsknimy, której pragniemy. I życzę wszystkim, nie tylko dziś, bliskości Boga i Jego Słowa. No bo to Słowo rodzi wiarę. Bo prawdziwa chrześcijańska wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A więc nie ma prawdziwej chrześcijańskiej sprawiedliwości bez szczerej i nieobłudnej wiary. Życzę wszystkim Wam sycenia się Bożym Słowem. Niech ono staje się w nas źródłem wytryskującym Bożą sprawiedliwością, aby inni, patrząc na nasze zachowanie, postępowanie, widzieli dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Błogosławionego, dobrego dnia. Pozostańcie z Bogiem.